Dzień dobry. Dziś moim Państwa gościem jest prezydent miasta Płocka, pan Andrzej Nowakowski. Witam serdecznie. Witam panią redaktor, witam telewidzów. Jesteśmy w nietypowym miejscu, nie w studio, nie w gabinecie, w sali sejmowej. Ależ to typowe miejsce, to jest miejsce, gdzie odbywają się na przykład kolegia prezydenckie, gdzie odbywają się różnego rodzaju spotkania z organizacjami pozarządowymi, a miejsce rzeczywiście szczególne, w jakiś sposób historyczne, ponieważ to w tej sali jest tablica upamiętniająca fakt, że to właśnie tu miał miejsce ostatni Sejm po powstaniu listopadowym. To teraz spróbujmy porozmawiać trochę o tych decyzjach, które tutaj zapadają. Co ze stadionem Wisły Płock, bo dobiegły nas słuchy, że czeka go naprawdę wielka przemiana? Tak, to już od co najmniej kilku tygodni rozmawiamy i podejmujemy decyzje związane z rozbudową, remontem, przebudową naszego stadionu. Stadionu, który powstał w latach 70., pamięta czasy Gierka i dożynek gierkowskich. I choć jeszcze przez długi, długi czas służył mieszkańcom Płocka, a przede wszystkim kibicom, to z czasem okazuje się coraz mniej funkcjonalny, coraz rzeczywiście gorzej przygotowany. No jesteśmy w ekstraklasie, do... nie? Oglądania widowisk sportowych. Tak, jesteśmy w ekstraklasie. To też warto tu zauważyć, że myśmy ostatnie 4 lata, czy 6 lat, odkąd jestem prezydentem, skupili się przede wszystkim na stronie sportowej. Przypominam, że jeszcze kilka lat temu Wisła była w drugiej lidze, później rozpoczęła marsz do ekstraklasy poprzez pierwszą ligę. Cały czas właściwie z tym samym trenerem, Marcinem Kaczmarkiem, który jest dzisiaj najdłużej trenującym Wisłę Płock, trenerem w historii w ogóle, w naszej prawie 70-letniej Wisły Płock. Natomiast to był ten efekt sportowy, część sportowa, która zresztą jest bardzo ważna, bo pytanie, co byłoby lepsze, mieć drużynę w drugiej, trzeciej lidze i nowoczesny stadion, czy też, tak jak tutaj, drużynę, która dzisiaj gra w ekstraklasie, która jak równy z równym mierzy się z Legią Warszawa, Wisłą Kraków, czy innymi drużynami w ekstraklasie, a stadion rzeczywiście przygotowywać w tej chwili do przebudowy. Czyli najwyższy czas, są sukcesy sportowe, czas na stadion. I jak on będzie wyglądał? To się dopiero okaże po etapie konsultacji. W tej chwili trwa tworzenie koncepcji. Nie chcemy popełnić błędu innych miast i chcemy, ażeby ten stadion był jak najbardziej funkcjonalny i przede wszystkim odpowiadał na oczekiwania tych, którzy będą z niego korzystali. Czyli z jednej strony samego klubu, z drugiej strony także i kibiców. I teraz jesteśmy właśnie na tym etapie powstawania koncepcji, a później i konsultacji z zainteresowanymi, czyli tak jak powiedziałem, klubem, kibicami. Różne, nie tylko będzie ten stadion służył pierwszej drużynie, ale także i innym grupom. Czyli co, siadacie i gadacie, jak to mogłoby wyglądać, tak, i oglądacie pomysły, koncepcje? Dokładnie tak. Oglądamy także inne stadiony, porównujemy, szukamy dobrych rozwiązań. Ja mogę zapewnić przede wszystkim mieszkańców Płocka, że w końcu to będzie taka arena sportowa, która będzie miała 4 trybuny. Wow. Bo to jest bardzo, bardzo istotne. Panie prezydencie... A co niestety w Płocku nie jest normą i co w przypadku hali na przykład sprawiło, że niestety, ale no te duże wydarzenia sportowe, chociażby Euro, oglądaliśmy na innych arenach, a nie w Płocku. Panie prezydencie, czy jest jakiś taki szczegół w tym stadionie, na którym szczególnie panu zależy, albo czy ma pan swoją jakąś własną wizję? Nie, ja swojej wizji nie mam. To ma być stadion, który przede wszystkim będzie w pełni odpowiadał na oczekiwania zawodników klubu, a przede wszystkim kibiców, no bo to oni będą głównymi użytkownikami tego obiektu. To ma być stadion, który będzie mieścił około 15 tysięcy widzów, gdzie trybuny będą właściwie na całości, będziemy chcieli, żeby docelowo były pod dachem. Także chcemy, żeby w jakiejś tam formule wychodził on na zewnątrz także do mieszkańców, czyli żeby jedna część tego obiektu na przykład służyła nie tylko samym kibicom, ale na przykład także była jakąś formą mini, może nie galerii, bo to dużo powiedziane, ale takich, żeby tam były także stoiska chociażby handlowe, czy mogło. Czy by żył stadion jeszcze jakoś inaczej, tak? Dokładnie, przy tej okazji. Kiedy się możemy spodziewać gotowego tego projektu?
Ta w tym roku koncepcja, ona się kończy. W przyszłym roku przystąpimy do realizacji projektu i jak projekt będzie zrealizowany, wtedy będziemy wiedzieli, jaki będzie koszt tego realizacji stadionu, przebudowy. I w 2018 roku chciałbym, żeby rozpoczęła się przebudowa. Ona potrwa pewnie, bo finansowanie będzie na barkach najprawdopodobniej spółki miejskiej, którą w tym celu powołaliśmy. A jak się tak w tej chwili, jak się Państwo do tego przymierzacie, to koszt może oscylować wokół? To wszystko będzie zależało od tego, czego, co znajdzie się w tym stadionie. No poza tak, tych rozwiązań, prawda? Dokładnie. Na pewno w tym momencie chcemy, żeby to było między 60 a 80 milionów złotych. Czyli dużo. No. Jeśli chodzi o tego rodzaju obiekty kubaturowe, to wcale nie jest dużo. Są stadiony, które kosztowały ponad 200. Ale też chyba nie warto oszczędzać tak z drugiej strony, prawda? Bo to ten stadion pamięta lata 70., a my chcemy, żeby następny służył bardzo długo, tak? Także trzeba oszczędzać też. Natomiast to musi być funkcjonalne i musi być obliczone nie na rok, nie na dwa, ale rzeczywiście na kolejne 40-50 lat. Czyli w 2018 rozpoczęcie. Będziemy świadkami kopania pierwszej, wbicia pierwszej łopaty, tak? Rozpoczną się Chciałbym, prace. Żeby tak było. Dobra. Jeśli wszystko będzie w porządku, jeśli chodzi na przykład o realizację projektu, no bo to jest kluczowe, bo tak naprawdę koncepcja to jest pierwszy krok. Mhm. Natomiast później najważniejsze jest to, żeby przygotować dobry projekt, bo dużo będzie zależało od tego później w realizacji, jak ten projekt będzie skrojony. Nie tylko stadion. Niedawno oddawał Pan do użytku kolejnym tak naprawdę już maluszkom, kolejne płockie, nowe, nowoczesne, bardzo ładne przedszkole. I to nie jest ostatnia inwestycja, którą Państwo planujecie jako samorząd. Rzeczywiście od kilku lat bardzo mocno zainwestowaliśmy w bazę przedszkolną. Sądzę, że najmłodsi płuczanie mogą pod tym względem czuć się bardzo komfortowo. To przedszkole to przedszkole numer 15 na przy ulicy Piasta Kołodzieja. Natomiast tam była rozbudowa tego przedszkola, czyli nie budowa od podstaw, jak to chociażby było na Międzytorzu czy na Podolszycach, ale przebudowa i dobudowanie bloku żywieniowego. I to jest rzeczywiście kolejne przedszkole. Przed nami jeszcze trwa w tej chwili przebudowa przedszkola na Gałczyńskiego, przedszkola numer 3. Ona powinna zakończyć się w przyszłym roku i będzie to naprawdę już kolejne, już trzeba powiedzieć, około 10 przedszkole, które właśnie rzeczywiście tak. Jestem mamą dzieci ciągle w wieku przedszkolnym i obserwuję te zmiany tych przedszkoli aż od Podolszyc po Kochanowskiego, gdzie też powstało wyjątkowo nowoczesne, fajne przedszkole i teraz właśnie to ostatnie. Czy to jest koniec, jeśli chodzi o przedszkola? Jeszcze nie, jeszcze mamy dwa obiekty takie budowane w systemie ciechanowskim. Nie wszędzie w Polsce nawet wiadomo, co to jest, ale to taki system, który polegał na budowaniu dosyć szybko przedszkola, właściwie drewniano-tekturowego, na murowanych fundamentach. W efekcie nie nadawało się to właściwie już do remontu po tych 30 latach. Trzeba było to przedszkole rozebrać i postawić nowe. Tak stało się na Podolszycach, na Międzytorzu, na Kochanowskiego. Takie przedszkole niestety jeszcze jedno jest na przy ulicy Reja i jeszcze jedno jest przy ulicy Kossobudzkiego, a więc te dwa przedszkola jeszcze czekają na swoją kolej, ale w najbliższym czasie także i je zmodernizujemy, czy wybudujemy obok nowe. Ruszyła obwodnica, budowa, niewielkie, drobne utrudnienia, które płoczanie napotkają na swojej drodze, to też ogromna płocka inwestycja. Tak, rzeczywiście proszę o cierpliwość mieszkańców Płocka, bo te utrudnienia przy ulicy Bielskiej będą w najbliższych tygodniach, miesiącach trwały, ale zakres prac będzie potężny. Tam w ulicy Bielskiej budujemy wiadukt, podnosimy ulicę Bielską do wysokości torów i będzie wiadukt drogowo-kolejowy, bo obwodnica, drugi, trzeci etap będzie szła pod torami i pod ulicą Bielską. Rzeczywiście prace rozpoczęły się właśnie na tym węźle komunikacyjnym. Natomiast wśród wielu inwestycji ta jest kluczowa ze względu po pierwsze, że mamy na nią dofinansowanie unijne, właściwie staramy się, w konkursach okaże się, czy otrzymamy, czy nie, ale na dzisiaj ta ocena naszych projektów jest dobra, natomiast czekamy na ostateczne rozstrzygnięcia.
To po pierwsze. Po drugie, no, nowy kręgosłup komunikacyjny Płocka. Po zbudowaniu pierwszego etapu mamy drugi, trzeci. I to sprawi, że rzeczywiście do centrum miasta już nie będą wjeżdżały ani pojazdy z materiałami niebezpiecznymi, ani ciężkie. Nie będą niszczyły nam dróg, będzie bezpieczniej. Ale co kluczowe i co bardzo ważne, te inwestycje, a także cały szereg innych inwestycji w okolicy Kostrogaju czy Trzepowa, to są inwestycje, które docelowo stworzą nowe tereny inwestycyjne, a więc nowe miejsca pracy. I to także bardzo istotne z punktu widzenia rozwoju naszego miasta. Zbliżamy się powoli do końca roku. Czy uważa Pan, że kolejny rok będzie równie bogaty, jeśli chodzi o inwestycje i plany zamierzenia samorządu pod tym względem? Z całą pewnością będzie jeszcze bogatszy. Pani redaktor, Szanowni Państwo, do tej pory wydawaliśmy na inwestycje w Płocku przez te ostatnie 6 lat, kiedy jestem prezydentem, tak około 120-150 milionów w skali roku. W przyszłym roku oraz w roku 2018 plany sięgają ponad 200 milionów złotych, przede wszystkim dlatego, że w końcu ruszy nowa perspektywa unijna. I te ostatnie 2 lata były pod tym względem bardzo trudne dla każdego samorządu. Myśmy korzystali gdzie jeszcze tylko możliwe, na przykład ulica Dobrzykowska jest tego przykładem i ulica Traktowa, gdzie w ostatniej chwili na taśmę jeszcze pozyskaliśmy ponad 20 milionów złotych ze środków unijnych. Ale de facto na przykład ten rok to był rok posuchy i jeszcze dopiero ruszały konkursy, a więc nie mogliśmy sięgnąć po te środki. To zresztą jest efekt dotyczący całej gospodarki w Polsce i spowolnienia tej gospodarki, ale rok przyszły i rok 2018 będą pod tym względem bardzo pracowite i bardzo kluczowe. Tak jak powiedziałem, mamy inwestycje zaplanowane na poziomie 220-250 milionów złotych na te 2 najbliższe lata. Bardzo serdecznie dziękuję. Będzie się działo. Będzie się działo. To ja życzę po prostu dobrej, pozytywnej realizacji, także dla nas. Bardzo dziękuję. A ponieważ rzeczywiście rok powoli dobiega końca, życzę Państwu, żeby rzeczywiście ten kolejny, który przed nami, był jeszcze lepszy niż ten, który właśnie mija. Dziękuję serdecznie. Moim i Państwa gościem w sali sejmowej Płockiego Ratusza był prezydent Płocka, pan Andrzej Nowakowski. Do zobaczenia.